Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Factor. Witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Ogłoszenia parafialne, słuchajcie, dzisiaj bardzo krótko. W ogóle mam wrażenie, że to odcinek może być krótki, patrząc po ilości newsów i pytań. Słuchajcie, jeśli chodzi o wspieram, to Stworologia. O ile się nie mylę, to właśnie się kończy kampania, więc w zależności od tego, kiedy to oglądacie, to może macie jeszcze parę godzin na to, żeby wesprzeć. No ale ufundowana jest, więc jakby jeżeli nawet nie zdążyliście wesprzeć, to będziecie mieli szansę kupić, jak się już pojawi w sklepach, no bo gra jest ufundowana. Gratulujemy twórcom, sam jestem ciekawy i sam mam zamiar tą grą się zainteresować bliżej, jak już się pojawi na rynku. I w sumie to tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, ponieważ do recenzji przyszło coś, ale nie mogę wam pokazać. No. Ja wiem, tak się nie robi. Strasznie, cham ze mnie, przepraszam. Ale jest takie coś, co nie mogę się pochwalić, że mam, ale jak tylko będę mógł się pochwalić, to zobaczycie to i myślę, że może się wam niektórym spodobać. Dosyć spory tytuł. Więc teraz chodzi o ogłoszenia parafialne. Przechodzimy do newsów, słuchajcie. Newsy. Newsów też za dużo nie ma. Po pierwsze, Tarantino. Tarantino, wiecie, znany twórca takich hitów jak Wściekłe Psy, Pulp Fiction, Kill Bill też, chciałem w kolejności powiedzieć, Jackie Brown, Kill Bill, Death Proof. No po prostu jeden z najlepszych reżyserów kiedykolwiek tak naprawdę. Jest to jeden z takich mistrzów kina, bym powiedział, i jedna z niewielu osób, która regularnie kręci oryginalne filmy, w sensie tak jakby on cały czas wymyśla swoje scenariusze. Oczywiście on się wzoruje, on się inspiruje, ale generalnie no Jackie Brown to jest chociażby inspirowana w jakiś tam sposób Foxy Brown i tak dalej, ale to wszystko to jest zawsze gdzieś tam w jego głowie powstaje. Teraz w kinach można oglądać Pewnego razu w Hollywood, znaczy jeszcze nie można, za w najbliższy piątek będzie premiera Pewnego razu w Hollywood. Film zbiera świetne recenzje, każdy jego film zbiera świetne recenzje. No i teraz Pewnego razu w Hollywood jest jego 9. film, co znaczy, że następny film, uwaga, uwaga, będzie 10. filmem. I chodzi tutaj o to, że Tarantino dawno temu zapowiedział i z tego co słyszałem w jego ostatnich wywiadach, to się trzyma tego postanowienia, że zrobi 10 filmów i koniec, dziękuję, do widzenia. Przejdzie na emeryturę, więc i na chwilę obecną wspomina, że podobno jest w tym filmie Pewnego razu w Hollywood jakaś taka scena, która mogłaby się kojarzyć z bardziej z horrorem niż z jakimkolwiek innym gatunkiem, i Tarantino powiedział, że tak mu się dobrze kręciło tę scenę, że gdyby wymyślił fajną historię, odpowiednią historię, to by bardzo chciał zrobić horror, żeby jego ostatnim filmem był horror. Powiem tak, to jest takie jego hasło, ale które on już sobie gdzieś tam rzucił w jakimś wywiadzie, ale Tarantino jest znany z tego, że on mówi różne rzeczy i potem koniec z tych rzeczy wychodzi faktycznie coś, co on faktycznie potem kręci. Więc no, nie zdziwiłbym się, gdyby faktycznie jego ostatni film nie był horrorem. No ale zobaczymy. Teraz tak, słuchajcie, kolejna rzecz. Venom. Venom, który jest jednym z moich osobistych rozczarowań zeszłego roku? To było w zeszłym roku? Tak. Jezu, jak ten czas leci. Słuchajcie, ja czekałem na ten film i to bardzo, naprawdę bardzo na niego. Czy to było w tym roku? Kiedy był Venom? Jezus Maria, ja już nie ogarniam w ogóle, jak czas działa. Chyba Venom był w tym roku przecież. Tak, to przecież był ten rok. Ale jestem durny. Venom... Nie, zeszły rok. Dobra, z października, dobra. Ups. Więc tak, Venom, film z października 2018 roku, to było jedno z moich rozczarowań zeszłego roku. Venom, tak samo ten Predator też już nie... też był w zeszłym roku? Jezu, jakie dziury. Tak, Predator też był w zeszłym roku. Halloween, to takie parę takich moich rozczarowań, jeśli chodzi o ostatni ten. Natomiast Venom, z tych akurat trzech, które wymieniłem, Venom był najmniejszym rozczarowaniem, w sensie miał dosyć dużo dobrych elementów i na tyle, że chętnie zobaczę dalsze losy tej postaci, zobaczymy, w jakim kierunku może pójść. I teraz już wiadomo, że będzie druga część Venoma. Nie wiadomo, na razie nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia, że faktycznie będzie jakby tam pociągnięta historia, która została w pewien sposób zaznaczona sceną po napisach w Venomie, ale jest to bardziej niż prawdopodobne na tym etapie. I słuchajcie, ogłoszono niedawno, że po pierwsze Tom Hardy jest podobno bardzo mocno zaangażowany w napisanie historii, w pisanie scenariusza. Po drugie, ogłoszono oficjalnie, że reżyserem nie będzie Ruben Fleischer, czyli reżyser części pierwszej,
będzie natomiast Andy Serkis. Dokładnie, Andy Serkis, czyli możecie go znać jako Golluma, możecie go znać jako Cezara z tej ostatniej trylogii Planety Małp, ale Andy Serkis jest też niczego sobie reżyserem. Ostatnio wyreżyserował Mowgli, czyli współczesną taką wersję, znaczy fabularną wersję księgę dżungli wersji z prawdziwymi aktorami, tak? I teraz próbuję swoich sił dalej. No słuchajcie, Andy Serkis jest zdolnym reżyserem i jestem bardzo ciekawy, co z tego, znaczy inaczej, jest zdolnym artystą, tak? Jestem bardzo ciekawy, co z tego może wyjść. No więc zobaczymy. Andy Serkis, w ogóle powiem szczerze tak, sam fakt, że wzięli Andy'ego Serkisa, że odeszli od Fleischera, że jakby jest jakaś ewidentnie zmiana, kroi się jakaś zmiana w kierunku, jeśli chodzi o ten film. Jestem ciekaw, czy to będzie jakaś duża zmiana, czy jakaś taka kosmetyczna bardziej, czy może mam bardziej więcej humoru. Nie wiem tego, ale jestem tego bardzo ciekawy. Słuchajcie, Simon Pegg i Nick Frost. Jeżeli nie oglądaliście serialu Space, jeżeli nie oglądaliście filmów Shaun of the Dead, Hot Fuzz, czy World's End, to bardzo dużo przegapiliście. Naprawdę bardzo gorąco wam polecam twórczość tych panów. To są komedia Paul. To są niesamowicie zabawni kolesie. Każdy z nich ma jakąś tam swoją karierę, ale moim zdaniem i tak najlepsze rzeczy to są z ich karier. To są rzeczy, które oni zrobili właśnie razem. I naprawdę gorąco polecam. Wszystko to, co wymieniłem, to polecam. Dlatego każdy ich jakiś wspólny projekt, jak słyszysz, że gdzieś tam się kroi jakiś ich wspólny projekt, ja na to czekam po prostu z wypiekami na twarzy. I teraz właśnie takim projektem ma być serial, który się nazywa Truth Seekers, który będzie na Amazon Prime, nie wiadomo dokładnie jeszcze kiedy. Serial będzie opowiadał o osobach, które, takich ludziach, już tam mogli się zobaczyć takie wątki w różnych filmach, serialach, takich Ghostbustersów, czyli ludzi, którzy tam z kamerami, z GoPro na czole, na ramieniu, nie wiadomo gdzie jeszcze, chodzą po nawiedzonych domach i szukają dowodów na istnienie duchów. Nick Frost ma kogoś takiego zagrać chyba, nie wiadomo kogo ma zagrać jeszcze Simon Pegg, ale właśnie no ma być serial o losach takich ludzi, którzy trafiają chyba przez przypadek na prawdziwie nawiedzony dom, czy na prawdziwe duchy. Więc może być bardzo ciekawy, a wszystko co wychodzi z ich, że tak powiem od nich, to jest już automatycznie wysoko na mojej liście oczekiwanych filmów, seriali. A propos filmów, seriali, jedno z moich zaskoczeń, mówiłem o Venomie jako moim rozczarowaniu, ale jedno z moich zaskoczeń największych ostatnich lat to był serial Tytani DC, którego naprawdę nie chciałem oglądać, powiem szczerze. Zobaczyłem trailer i pomyślałem sobie, dobra, tam siną się na bycie takim mrocznym, dojrzałym czymś, jakąś taką dojrzałą wersją uniwersum DC, gdzie Robin mówi fuck Batman i po prostu i to jest fajne i śmieszne. I jakoś to odpuściłem. Potem parę osób to obejrzało, powiedziało, że to jest niezłe. Potem obejrzała to Basia i powiedziała, że to jest wręcz bardzo dobre. I zresztą umieściła to na liście najlepszych seriali tam minionego roku. I ja powiem szczerze, stwierdziłem, okej, no to teraz już jestem totalnie zaintrygowany i to obejrzałem. I powiem szczerze, sam byłem zaskoczony tym, jak bardzo mi się ten serial podobał. Owszem, to jest takie mroczne podejście do tego tematu, ale moim zdaniem zrobione w bardzo dobry sposób. W bardzo ciekawy sposób ujęta jakby postać Batmana. Tego Batmana jakby jest tam w tym serialu bardzo mało i tak naprawdę to po prostu się o nim mówi dużo, ale mówi się o nim w sposób taki, który jest z jednej strony absolutnie zgodny z tym, jak Batmana znamy od lat, ale z drugiej strony jest zupełnie innym podejściem, tak? Na zasadzie bardziej takim realistycznym. To chyba akurat to nie jest jakiś specjalnie duży spoiler, nawet jeżeli nie oglądaliście tego serialu. Po prostu tam się o Batmanie mówi jako o osobie, która ma olbrzymie problemy z gniewem, z przemocą, tak? Jest bardzo łatwo przychodzi mu rozwiązywanie problemu za pomocą pięści. I mówię, to jest spójne z tym, co my wiemy o Batmanie, ale to jest pierwszy raz takie ujęte, że to jest takie naprawdę aż taki, po prostu to jest człowiek z problemami, tak? To nie jest super bohater, to jest człowiek z poważnymi problemami tutaj. I to jest tak bardzo mocno tutaj podkreślone, jak się o Batmanie mówi. Chociaż i to jest jeden z wielu aspektów, gdzie ten serial traktuje znane nam właśnie postaci z komiksów w zupełnie inny sposób. I dlatego bardzo mi się spodobał. Sama fabuła była bardzo wciągająca, aktorzy byli bardzo fajni. W Polsce pojawił się na Netflixie. Nie wiadomo w sumie, czy drugi sezon też się pojawi na Netflixie. Pewnie tak, ale nie jest nic pewnego. Z drugiej strony serial Doom Patrol, czyli też serial z platformy DC, który zresztą dzieje się w tym samym uniwersum co Tytani. I w pierwszym sezonie Tytanów pojawiły się postaci z Doom Patrol. Serial Doom Patrol z kolei był na HBO Go. Więc w sumie teraz nie wiadomo, czy drugi sezon Tytanów też będzie na Netflixie, czy będzie na HBO Go. No mam nadzieję, że będzie gdziekolwiek, bo chciałbym go obejrzeć.
No i słuchajcie, pojawił w trailerze, mamy już tam, możemy zobaczyć Deathstroke'a, możemy zobaczyć Bruce'a Wayne'a, ale co jest ciekawe, trailer w ogóle jakby nie pokazuje, w jaki sposób bohaterowie poradzili sobie z sytuacją, w której byli na samym końcu pierwszego sezonu. Bo na samym końcu pierwszego sezonu główni bohaterowie byli w takiej dosyć niezręcznej sytuacji, dosyć ciężkiej sytuacji. I ten trailer w ogóle jakby nie pokazuje, co się z nimi dzieje dalej. To jest w sumie fajne, jestem ciekawy, jak sobie z tym poradzą. No ale takie dosyć ciekawe podejście. Więc słuchajcie, drugi sezon Tytanów od 6 września w Stanach na DC Universe. Mam nadzieję, że niedługo potem będzie u nas. Trailer bardzo fajny, serial w ogóle, jeżeli nie widzieliście pierwszego sezonu, polecam, ale w sumie jeszcze bardziej polecam Doom Patrol. Dzięki wielkie i co, przechodzimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajecie pytania, a my na nie odpowiadamy w komentarzach. I teraz ponownie, dosyć skromnie w tym tygodniu jest, ponieważ tak naprawdę jedna osoba tylko zadała pytania. A za tydzień nie wiem, czy będzie Geek Factor News tradycyjny, czy będzie Geek Factor News na żywo, no ale zobaczymy. No na razie tak, lecimy do poprzedniego Geek Factor News. I teraz tak. Ale dobra, po kolei. Pierwszą osobą, która odpowie oczywiście na wasze pytania, będzie Magot, a potem wrócimy i ja odpowiem. Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj pytań jest rekordowo mało, powiedziałbym, także myślę, że raz, dwa się szybciutko z tym wszystkim uwiniemy. Tym bardziej, że pytania są od jednej osoby, od A. Kandery, tylko w dwóch zestawach. Jedziemy. Wiem, że to trochę za wcześnie, w końcu jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie, ale czy planujecie przyjechać znowu na PortalCon? W moim przypadku to pytanie powinno brzmieć, czy planuję przyjechać pierwszy raz na PortalCon i z takiej oto perspektywy będę odpowiadał na to pytanie, ponieważ nigdy jeszcze na PortalConie nie byłem. I być może, jeśli Kaczmar z Basią będą się wybierać, to ja też tym razem się wybiorę. Jestem w sumie ciekaw tego wydarzenia, więc niewykluczone, że tak. Natomiast no właśnie pytanie, kiedy, co, jak to będzie się wpasowywało w inne moje plany. Ale zobaczymy. Co sądzicie o nowej planowanej grze Cool Mini or Not w tematyce Egiptu? Mówisz, rozumiem, jeśli dobrze rozumiem, mówisz o Ankh. Powiem tak, no nie wiem co sądzić, bo tak naprawdę nic w zasadzie o tej grze nie wiadomo. Natomiast to co wiadomo, to, że jest za nią odpowiedzialny legendarny Eric Lang i towarzyszy mu jako autor grafik Adrian Smith, który robił też grafiki do Rising Sun. Więc już chociażby ten fakt, te dwa nazwiska sprawiają, że no będę patrzył, co się tam będzie działo. Tematyka Egiptu nie jakoś wybitnie chyba wyeksploatowana. Ostatnio bardzo mi się podobał Kemet. Ciekawe, co tutaj w tych realiach wykombinuje właśnie pan Lang. No będę się przyglądał temu projektowi, zobaczę jak to się będzie rozwijało. Z tego co widziałem na stronie Simon, informacja była, że gdzieś tam ma to trafić na Kickstarter pod koniec tego roku. Zobaczymy. Tak jak mówię, będę się przyglądał, na razie nie wypowiem się za bardzo. Jestem ciekaw na pewno, co to będzie, chociażby z racji tych dwóch wymienionych nazwisk, ale na razie nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Będę się przyglądał, będę obserwował. Natomiast tutaj wtrącę dwa grosze niezwiązane, znaczy po części związane w pewnym sensie z tym pytaniem, ale od siebie. Jeśli już będę czekał na coś ze strony Cool Mini or Not, to na pewno na grę w realiach, grę planszową, w zasadzie grę karcianą, w realiach gry komputerowej Cyberpunk 2077, przepraszam, gry przygotowywanej przez nasze rodzinne studio CD Projekt Red, jest już zapowiedziana gra Cyberpunk 2077 Afterlife, The Card Game. No i tego jestem bardzo, bardzo ciekaw. Przeczytałem opis taki no, dosyć wstępny, taki bardzo, bardzo podstawowy zasad w tym newsie, który jest na stronie Cool Mini or Not. No, brzmi to ciekawie, więc te dwa projekty będę obserwował, szczególnie ten drugi, bo są to klimaty, które bardzo lubię i gra zapowiada się epicko. Na bank trafi do kolekcji, także tego też jestem ciekaw. No to tak jeszcze tutaj dorzuciłem dwa grosze z mojej strony odnośnie planów Cool Mini or Not. Co sądzicie o takich konwentach jak PyrCon, Essen, GenCon? Niby duże imprezy, ale według mnie to raczej lokalny zasięg mają. Masowo ludzie z Europy nie lecą na GenCon i vice versa z USA na Essen. Zależy co rozumiesz pod pojęciem zasięg lokalny. No bo PyrCon ma zasięg ogólnopolski, no śmiem twierdzić, że gdzieś tam też z okolicznych krajów osoby przyjeżdżają. Natomiast, no nie wiem,
Nie mogę powiedzieć, że słyszałem, albo znaczy przynajmniej nie pamiętam, żebym słyszał gdzieś w tłumie pyrkonowym obce języki, ale domyślam się, że no parę osób gdzieś tam spoza granic naszego kraju przyjeżdża. Okej, no dobra, to jest zasięg lokalny, tak? Ale już takie SN. No SN powiedziałbym, że ma zasięg lokalny, ale ten lokalny oznacza co najmniej europejski. No i teraz zastanówmy się, w momencie, kiedy mam wielki konwent planszówkowy, wielkie targi, targi chyba bardziej planszówkowe, na które zjeżdżają się wydawcy z całego świata, więc to już troszeczkę przeczy też temu, że w pewnym sensie jest to zasięg nie tylko lokalny, chociażby od strony producentów, od strony wydawców, więc mam niedaleko, no przynajmniej tutaj w Europie, gdzie tutaj jest, wydaje mi się, całe clue tego, gdzie jeszcze po w miarę rozsądnych kosztach mogę się dostać, bo Niemcy są tak praktycznie w centrum Europy, no tak można by mniej więcej powiedzieć. Więc biorąc pod uwagę fakt, że zjeżdżają się tam wydawcy z całego świata i można tam spotkać takie osobistości jak chociażby Eric Lang, z którym to Kaczmar dał radę przeprowadzić króciutki, bo króciutki, ale nadal wywiad, no to w tym momencie pytanie, czy ja muszę lecieć na taki GenCon, skoro na SN mamy już tego mnóstwo, bo to jest ogromne, to są ogromne targi, a nie muszę wydawać tyle pieniędzy, tak? No bo jednak nie oszukujmy się, no bilet lotniczy gdzieś tam do Niemiec jest chociażby z Polski, czy nie wiem, z Włoch, z Francji, z Hiszpanii, no jest o wiele tańszy niż jakby teraz chcieć się lecieć do Stanów i tam jeszcze zakwaterowanie i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że tak samo w drugą stronę, no ten GenCon, zasięg lokalny, co to znaczy lokalny? No lokalny to śmiem twierdzić, że Stany Zjednoczone, Kanada, być może też Meksyk, to obejmuje, nie wiem jak wygląda meksykański rynek planszówkowy. No to biorąc pod uwagę, ilu jest mieszkańców tych trzech krajów, jaki to jest ogromny teren, jak duży jest to rynek, jak chłonny bym powiedział, to też ciężko mówić, że jest to zasięg lokalny. No, niby jest lokalny, jeśli chodzi o kontynent, ale tam się zjeżdża cała rzesza ludzi. I teraz znowu, no im jest łatwiej polecieć na taki GenCon, niż wybierać się za ocean do Essen. Więc myślę, że tutaj jest ta kwestia, że to nie jest tak, że promocja, marketing tych wydarzeń nie za słaba, że one sięgają tylko lokalnie, w cudzysłowie to nazwijmy, no tylko to też są koszty. No ja bardzo chętnie poleciałbym na przykład na San Diego Comic Con, tylko no trochę trzeba zrobić domowej buchalterii i jak już się ją zrobi, no to wychodzi na to, że dobra, no to pojadę na Pyrkon. I też nie chcę, tak, żeby to zabrzmiało, że to coś ujmuje Pyrkonowi, bo to jest doskonała impreza. Ale chętnie pojechałbym na San Diego Comic Con, bo to jest legendarny konwent, tak? No tam są panele, na które przychodzą wszyscy, chociażby od twórcy ról, aktorzy z MCU. No to coś takiego zobaczyć, to jest nerdgasm na miejscu i to tak jeszcze z zawałem połączony. No ale trzeba to trochę przekalkulować, więc wydaje mi się, że no, każdy kontynent, każdy kraj ma coś takiego swojego lokalnego, żeby ludzie mogli poczuć trochę tej atmosfery, mogli mieć tę frajdę, mogli zetknąć się gdzieś z tą kulturą, z ludźmi podobnymi sobie, z nowościami, z nowinkami, z nowymi chociażby wydawnictwami planszówkowymi, żeby mieli to u siebie lokalnie, a nie musieli zapierniczać na drugi koniec świata, bo no to wtedy to jakbyśmy mieli na przykład tylko taki GenCon, a w Europie nic by nie było, no to byłoby bardzo smutne. A tak mamy Essen, mamy Pyrkon, mamy tam jakieś mniejsze konwenty i jest fajnie. No tak ja to widzę. I teraz druga tura Twoich pytań, a w zasadzie jedno pytanie. Piszesz, właśnie obejrzałem filmik z komentarzem dotyczącym elektronicznej maty od Cool Mini or Not. Jeśli by to była prawda, to wydaje mi się, że jeśli cena tego urządzenia w przyszłości będzie rozsądna, to byłby to niezły gadżet do grania ze znajomymi z drugiego końca Polski lub świata w grę planszową. Wyobraźcie sobie, każdy ma przed sobą planszówkę i przemieszcza na niej swoje postaci i widzi, co druga osoba robi i umieszcza tam jej postać. Karty losuje komputer, widzimy, jaki był wynik kości, co wy na to? W ogóle ciekawa sprawa, że tenże produkt nazywa się Taburu, co jest japońskim słowem na stół. Tylko taki stół w naszym rozumieniu europejskim, zachodnim, bo Japończycy jako takich wysokich stołów jak nasze, przy których się siedzi na krzesłach, to nie mieli. Oni mieli te takie swoje małe stoliczki, przy których się siedziało, siedząc na klęczkach w kuckach. Więc Taburu jest tak jakby przetransponowaniem na japońską fonetykę angielskiego słowa table. Ponieważ Japończycy nie mają takiej głoski jak L, to nie mogli zrobić table, tylko zrobili table.
Anyway, to taka tam mini ciekawostka, bo musiałem się pochwalić, że się znam, prawda? Natomiast jeśli chodzi o sam ten produkt od Simon, czyli Tebru, wygląda to ciekawie, nie przeczę. Wydaje mi się, że ma to jakiś tam potencjał. Natomiast ja jestem starym, skostniałym, ortodoksyjnym, tradycjonalistycznym, tradycjonalistycznym, no chyba tak, polski ciężka język, dinozaurem, który ponad wszystko ceni sobie tę atmosferę, kiedy siedzi przy stole z fizycznymi graczami, przeciwnikami. Lubię ten, w cudzysłowie, fizyczny kontakt z ludźmi. Kiedy są takie jakieś, nie wiem, wywołujące emocje tytuły, jak chociażby Spartacus, który jest dla mnie po prostu kwintesencją negatywnej interakcji, czy kiedy są gierki, gdzie, które mają troszeczkę takich, powiedziałbym, pokerowych zagrań, gdzie trochę chcemy tego naszego przeciwnika odczytać, może gdzieś po jego reakcjach, co on zrobi, jak zagra, jak, nie wiem, jak chociażby trochę w Rising Sun, trochę w tym, kiedyś takie motywy, pamiętam, były w Legendzie Pięciu Kręgów, jak z Kaczmarem graliśmy, czy chociażby coś, co graliśmy ostatnio, czyli Elect, tam też jest trochę takich motywów. Ja lubię tego człowieka mieć przed sobą, lubię atmosferę, jaka się wytwarza wokoło gry. Nie wyobrażam sobie na przykład Twilight Imperium, takiej całodziennej posiadówy na Twilight Imperium w sześcio, pięcio, sześcioosobowym gronie. Nie wyobrażam sobie tego na odległość. To ujmuje tak z 1/3 frajdy z tej gry, bo to się siedzi, ktoś tam myśli nad ruchem, jest jakaś bitwa, to się pogada o czymś innym, to się zje wspólny obiad, to tam może coś tam się chlapnie, bezalkoholowego oczywiście. No, wytwarza się taka fajna atmosfera integrująca ludzi, którzy są w jednym pomieszczeniu. Nie wyobrażam sobie grania w planszówki na odległość. Jak bardzo to narzędzie by mi tego nie ułatwiało, jak bardzo by mi w tym nie pomagało, to brakuje mi tutaj tego ludzkiego czynnika. Nie wierzę, nie wyznaję czegoś takiego jak toasty na odległość. I nie mam aż tylu znajomych rozsianych po Polsce, czy po świecie, to już w ogóle, z którymi grałbym regularnie, tak jakoś, no, nie wiem, to nawet jeśli nie widziałem kogoś długi czas i się z nim spotykam, żeby zagrać, no to właśnie to, że tyle czasu się nie widzieliśmy i teraz możemy się spotkać, zagrać, to jest całą tą solą tej planszówkowej przygody. Więc powiem szczerze, no raczej nie dla mnie to jest. Ja jakoś tego sobie nie wyobrażam, a to nie jest tak, że no mam takie ciśnienie, tak, że gdzieś tam no muszę zagrać z kimś tam, nie wiem, ze Zurychu czy skądś i po prostu muszę mieć tę aplikację. Może patrzę na to z takiej perspektywy, że ponieważ mamy tego Geek Factora, to tego grania co tydzień w tydzień jest mnóstwo, więc nie mam czegoś takiego, no mówię, nie mam gdzieś na drugim końcu świata takiego ziomka od gier, takiego że po prostu chciałbym z nim non-stop grać i to narzędzie ułatwiłoby mi to. Nie mam takiej sytuacji, więc dlatego mówię, tutaj patrzę na to zupełnie tak subiektywnie. Dla mnie, ja nie widzę potencjału, u mnie przynajmniej, na to, żeby chcieć z czegoś takiego korzystać. Ale niewykluczone, że wielu osobom się ten pomysł spodoba i że takie narzędzie będzie dla nich przydatne i pomoże im jeszcze więcej grać i z tymi ludźmi, z którymi by chcieli, z którymi na co dzień nie jest im dane. Także no, zobaczymy, co z tego projektu wyjdzie. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, natomiast niespecjalnie się tym interesuję jako potencjalnym przedmiotem zakupu. No, także dzięki bardzo, A. Kandera, za Twoje pytania. Upewnię się jeszcze, czy to wszystko. Tak, to wszystko, bo później tam już jeszcze był tylko jeden komentarz, ale to Kaczmar przepraszał. No wiadomo, swoje hobby i pasje trzeba pielęgnować i realizować. Dzięki Ci bardzo za pytania i wracamy do Kaczmara. Dobra, dzięki wielkie, Magot. Teraz tak, A. Kandera i pierwsze z dwóch Twoich pytań. Wiem, że to trochę za wcześnie, w końcu jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie, ale czy planujecie przyjechać znowu na PortalCon? Co sądzicie o nowej planowanej grze Simon w tematyce Egiptu? Co sądzicie o takich konwentach jak PyrCon, Essen, GenCon? Niby duże imprezy, ale według mnie to raczej lokalny zasięg mają. Masowo ludzie z Europy nie lecą na GenCon i vice versa z USA na Essen. No więc po kolei. PortalCon, nie wiem.
Nie ukrywam, że troszkę jestem zmęczony jeżdżeniem na południe. Tak bym chciał jeden rok bez tego typu wyjazdów przynajmniej sobie zaliczyć. Nie wiem, czy oni pionka jeszcze robią, czy w ogóle w tym roku chyba nie było pionka, nie? W wakacje. No. Myślę, że może bym sobie Portalcon odpuścił, ale jeżeli by za rok zrobili wakacje pionka, to bym na pionka przyjechał, bo mówię, no już te podróże w tej z powrotem są trochę męczące. Słuchajcie, nie mówię nie, ja tam lubię jeździć, ja bardzo lubię ekipę Portalu, lubię ludzi, którzy się pojawiają zawsze na Portalconie, jest dużo naszych widzów i zawsze fajnie się z widzami rozmawia, dużo znajomych zawsze gdzieś tam przyjeżdża na ten konwent, więc nie mówię nie, ale... Ileś lat teraz z rzędu chyba byliśmy, chyba 3 lata z rzędu byliśmy na Portalconie i tak mówię, troszkę już tak bym... Odpocząć by się przydało. Co sądzicie o nowej grze, o planowanej grze Simon w tematyce Egiptu? Eric Lang, Simon, Dudes on the Map, trzecia część trylogii po Blood Rage i Rising Sun. Okej, okay. Tak wiem, mam Kemeta i podobał mi się bardzo Kemet. Ale to jest Eric Lang i to jest trzecia gra z tej sorry. Ja się zastanawiam i naprawdę postaram się zrobić tak, żeby ją wesprzeć na Kickstarterze. To już będzie po przeprowadzce, więc będę mógł Basi powiedzieć, że już teraz nie musimy oszczędzać na mieszkanie, bo już jesteśmy przeprowadzeni, nie? Więc teraz już możemy pieniądze wydawać na fajne rzeczy. I żeby mieszkanie nie było fajne, ale wiecie, o co mi chodzi. Co sądzicie o takich konwentach jak Pyrkon, Essen, Gen Con? Fajne są. Niby duże imprezy, ale według mnie to raczej lokalny zasięg mają. No Pyrkon ma zasięg krajowy, bym powiedział, bo na Pyrkon się zjeżdżają ludzie z całego kraju. Tam znajomy, zresztą też z Portalu, mi mówił właśnie kiedyś, że jechał Uberem z Pyrkonu do hotelu i Uber, tam kierowca Ubera mu powiedział, że on nie mieszka, on nawet nie jest z Poznania, tylko przyjechał do Poznania na Pyrkon, żeby sobie więcej zarobić na Uberze. Więc Pyrkon ma mocny zasięg lokalny, w sensie krajowy, tak? Czyli niby lokalny, ale jednak no kurde, no ogólnokrajowy, to też nie byle co. Nie wiem, ile ludzi na Pyrkon przyjeżdża z zagranicy, pewnie parę osób przyjeżdża. Przyjeżdżają też z zagranicy, słuchajcie, ludzie na festiwal Gramy chociażby jesienny, na te targi, tak? Nie na ten konwent wiosenny, tylko na te jesienne targi. To wiem od ludzi z Rebela, zresztą poznałem, czy chociażby Inocha Frixeliusa z Frix Games. Był też ten, o Jezus, ale żenada, autor Time Stories. Miałem z nim wywiad przecież nawet, więc przyjeżdżają czasami ludzie z zagranicy, ale to są bardzo często na przykład właśnie reprezentanci jakichś wydawnictw, którzy przyjeżdżają tu też często w tematach biznesowych. Polska jakby nie było jest bardzo dobrym rynkiem planszówkowym, więc zagranicznym wydawcom zależy na tym, żeby tutaj w miarę jakąś sensowną reprezentację mieć i w jakiś sposób tu być obecnym. Dlatego wydawcy na przykład wiem, że przyjeżdżają, czy gracze na przykład z Niemczech przyjeżdżają do na Pyrkon, na Gramy, rzadko, ale pewnie się jacyś zdarzą. Ja takich za dużo nie spotkałem. Pamiętam, że kiedyś, pamiętam na pierwszym Portalconie, na którym byłem, na którym był testowany prototyp Cry Havoc, w Cry Havoca grał gościu, którego potem spotkałem w Essen, który jest olbrzymim fanem gier Portalu i on mieszkał w Niemczech i przyjechał specjalnie na Portalcon do Polski, bo był takim dużym fanem, nie? Jest taka fajna sprawa i gościu tak bardzo sympatyczny, bardzo fajny, tam widziałem, że tam bardzo dużo jakiś porad dawał Cry Havocowi, tam Michałowi Walczakowi, który wtedy pracował przy Cry Havocu. Więc zdarzają się, ale nie jest to reguła. Natomiast jeśli chodzi o latanie Essen, Gen Con Essen, z Ameryki dużo osób przylatuje na Essen i jakby to mogę powiedzieć na pewno, bo wiem, bo byłem na Essen, jako pracowałem na stoisku, więc dużo osób miało. Owszem, większość to Europa, ale było dużo Amerykanów. Było dużo osób, które przyjechały z Ameryki, już nie mówię o całej ekipie Dice Tower czy o wydawcach, ale po prostu faktycznie można było zobaczyć, że dużo osób z Ameryki przyjechało. I wiecie, a czy z Europy dużo osób jedzie na Gen Con? To by było dobre pytanie do Trzewika, jak miał teraz ostatnio live'a, gdzie robił, właśnie opowiadał o Genconie. W sumie to jest ciekawe pytanie, czy na przykład osoby, które się wystawiały na Genconie, zauważyły wśród odwiedzających dużo osób z Europy. Pewnie jakieś osoby tak, pewnie były jakieś takie osoby, ale nie wiem, czy tyle, co na Essen ze Stanów. A jeśli chodzi o zasięg jeszcze lokalny, no słuchaj, Gen Con na pewno ma zasięg też ogólnokrajowy, na pewno amerykański.
No i Essen ma zasięg ogólnokontynentalny, czyli europejski. Więc nawet gdyby, to i tak jest spore, nie? I powiem tak, ja te konwenty... Ja zawsze na tych konwentach, ktoś ostatnio to pisał, ja się dziwię, skąd ci ludzie mają na to kasę. Bo tam naprawdę, nie dość, że sam jakby przyjazd na konwent kosztuje, bo czy hotel, czy hostel, bilet, transport, cokolwiek, to ludzie masę kasy na Essen zostawiali, kupując gry. To było dla mnie niesamowite. A te konwenty, no powiem tak, no... Jak to, jak komuś nie przeszkadzają tłumy, już trochę jestem na starość, mi zaczynają przeszkadzać tłumy, to myślę, że coś takiego jest fajną okazją do takiego osobistego kontaktu z wydawcami, czyli że na przykład właśnie można pójść, podejść do jakiegoś stoiska, porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie, pograć w jakąś nowość, może jakiś prototyp przetestować. No i wiadomo, i kupić, czasami są fajne okazje, czasami są premiery jeszcze tam miesiąc przed premierą w sklepach, więc takie są różne takie, że tak powiem, zalety tego. No, niewątpliwym minusem dla mnie są tłumy, a czy dla kogoś innego to musi być minus, to już jakby każdy musi sam indywidualnie odpowiedzieć. Natomiast są te takie, są takie targi, no, są ewidentnie potrzebne i dobrze robią dla branży, bo gdyby nie były i nie robiły, to by nie funkcjonowały, a funkcjonują z roku na rok coraz prężniej. Dobra, dzięki Kandera za pierwsze, a Kandera za pierwsze pytanie, a Kandera pytanie numer 2. Q&A, właśnie obejrzałem filmik z komentarzem dotyczącym elektronicznej maty od Simon. Jeśli by to była prawda, wydaje mi się, że jeśli cena tego urządzenia w przyszłości będzie rozsądna, to byłby to niezły gadżet do grania ze znajomymi z drugiego końca Polski i świata w grę planszowe. Okej, jeżeli to ma takie zastosowanie, bo przyznam się, że nie wiedziałem. Jeżeli to ma takie zastosowanie, że ja sobie siadam, rozstawiam grę na tym i mój kumpel w Stanach sobie siada i rozstawia tę samą grę na tym, tam ustawiamy jakie komponenty, gdzie, co i jak i sobie w ten sposób gramy, okej, okay, ciekawe. I faktycznie, to co mówisz, jeżeli by cena była przystępna, ja bym trochę nie wypróbował. Ale to trzeba sobie jakoś gdzieś tam przekalkulować, bo ja na przykład, na chwilę obecną na przykład, nie mam za dużo znajomych w innym kraju, z którymi chciałbym grać. Ja mam bardzo dużo znajomych tutaj. Mam bardzo dużo znajomych tutaj, z którymi chciałbym grać, a nie mam czasu grywać. Więc ja na przykład, dla mnie na razie jestem gadżet niepotrzebny, ale niewykluczone, że za jakiś czas czemu nie, a może właśnie jakaś taka forma poznawania nowych ludzi, nie? Nie tam na Board Game Arena, tylko właśnie na czymś takim. Ciągle jest to wtedy fizyczna kopia, fizyczna wersja. Ale ten, no mówię, tylko faktycznie, tak jak piszesz, to musiałoby mieć za rozsądną cenę, bo na razie ja nie widzę takiej potrzeby, żeby w coś takiego inwestować po prostu, nie? Ale niech to się pokaże, niech to wejdzie, że tak powiem, do użytku i zobaczymy wtedy, jak to się przyjmie, jak ludzie zareagują. Słuchajcie, wszystko, więcej pytań nie było. Zadawajcie pytania pod tym filmem, odpowiemy na nim przy najbliższym odcinku Geek Factor News, takim tym tradycyjnym, nie? Dzięki wielkie, słuchajcie, i tradycyjnie zapraszamy Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!